Kiedy występowałem pierwszy raz w telewizji, to było na tyle dawno, że w Warszawie nie było więcej jak 20 parę odbiorników, nie mówiąc o prowincji. Nie było wtedy metra, tramwaje jeździły sporadycznie. Od tamtego czasu wiele się zmieniło w naszym mieście, w Polsce, a ja wciąż tak samo atrakcyjny, inteligentny, pociągający. Nie wiem, jak to się dzieje. No. Samo się dzieje. Cud jakiś.